Dzień dobry. Słuchajcie, powiedzcie nam, co trenujecie, a przede wszystkim przedstawcie się na początek. Jestem Aleksandra Maryzacka. Ja jestem Kinga Łoboda i razem pływamy na żeglarskiej klasie 49er FX. A jak długo trenujecie i czy było jakieś takie wydarzenie w waszym życiu, które przesądziło, będę sportowcem, będę pływać, będę żeglować? No razem w sumie żeglujemy już około 4 lat, więc dosyć sporo. No i w sumie miałyśmy różne początki. Jeśli chodzi o mnie, to ja zaczynałam na Optymiście w jachtklubie polskim Gdynia i do tej pory reprezentuję ten klub. No i w sumie na początku no to była taka bardziej zabawa, wiadomo, no bo byłam małym dzieckiem, no ale potem jakoś tak to zaczęło przechodzić w taki profesjonalizm i tak już zostało do teraz. I w sumie już w takim wieku nastoletnim gdzieś tam miałam takie marzenia, żeby pojechać na igrzyska i no, spełnia się to marzenie właśnie. U mnie z kolei było troszkę inaczej, bo zaczęłam od żeglarstwa morskiego i dalekich rejsów, a dopiero później zaczęłam zajmować się żeglarstwem regatowym. I później zaczęłyśmy razem z Olą wspólnie pływać, zaczęłyśmy współpracę z naszym trenerem Tomkiem Stańczykiem i zdobyłyśmy kwalifikacje na najbliższe igrzyska. A powiedzcie, czym w ogóle dla Was jest start w igrzyskach olimpijskich? Start w igrzyskach, no to jest, kurczę, ciężko to opisać, no to jest taki, no taki honor, no po prostu reprezentowanie naszego kraju, tak? To jest takie uczucie, że no, no nie wiem nawet jak to opisać, po prostu radość, takie poczucie pewności siebie, tak, to jest też jakiegoś sortu takiego nagroda dla nas, że to już ciężka praca, okej, wiadomo, przed nami jeszcze jest, ale już kawał ciężkiej pracy za nami, no więc to jest... Tak, to jest taka w sumie nagroda za tą kilka lat ciężkiej pracy. Mhm. Jest to okazja do tego, żeby zmierzyć się z innymi i jak najlepiej się, z jak najlepszej strony się pokazać. Jesteśmy bardzo zadowolone, że już niedługo będziemy miały okazję do tego. Cieszymy się, że będziemy reprezentować po prostu Polskę i że możemy w końcu pokazać tego, czego się nauczyłyśmy. Już chcemy być na tej wodzie po prostu i walczyć. Dobrze. A powiedzcie mi jeszcze, jak wykorzystujecie wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej z programu PFN Team 100? No głównie to u nas właśnie ten sprzęt jest ważny, więc głównie wykorzystujemy to na sprzęt, na odzież, ale również taki osprzęt do łódki specjalistyczny. To już nie będę wymieniać, bo te nazwy są skomplikowane, więc myślę, że głównie na sprzęt, ale też nieraz na właśnie regenerację, o czym Kinga wspomniała, która jest bardzo ważna. Czasami jakiś masaż relaksacyjny. Dokładnie. No więc no, to jest super, że po prostu jest bardzo szeroka ta gama i na wszystko to możemy wykorzystać i to jest duże wsparcie dla nas. Tak jak Ola mówi, właściwie w każdej dziedzinie życia możemy to wsparcie wykorzystać, bo to jest zarówno sport, ale też i życie osobiste, i nauka. Także wszystkie dziedziny życia możemy dzięki temu wsparciu rozwijać. Dokładnie. A już na koniec, powiedzcie nam, czego możemy Wam życzyć? Wiadomo, pytać o to tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi, wiadomo, ale może jest jakieś takie marzenie, może macie coś, czego możemy Wam życzyć tu i teraz? Wydaje mi się, że tak. Też chciałam to powiedzieć żeglarzom. Wydaje mi się, że zawsze pomyślne wiatry tak, są przydatne. Żeby wiało w dobrą stronę. No i to nam, myślę, wystarczy. Tak. To zajmiemy tego, się resztą. Tego Wam życzymy. Spokojnej głowy, takiego olimpijskiego spokoju, jak to się mówi. Tak, to się też przyda. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. PFN Team 100. Wspieramy zwycięzców. Aleksandra Melzacka. Kinga Łoboda.